Podróż do wnętrza. To tytuł wystawy malarstwa Kamili Szadaj. Artystka już o 18 zaprezentuje swoją twórczość opolskiej publiczności. Wśród różnorodności obrazów każdy będzie mógł odkryć własną drogę interpretacji. Mówi o sobie, że jest artystką eklektyczną. Faktycznie trudno doszukać się w jej twórczości jakiejś konkretnej techniki. Obrazy Kamili Szadaj czasami mają kilkuwarstwową fakturę, wydają się być mroczne, a innym razem uderzają ferią barw. Tak naprawdę każda interpretacja obrazu jest dobra. Nie ma zasady, co autor miał na myśli i dlatego ktoś, kto z obrazem obcuje, jest w stanie sobie wykreować swój własny świat adekwatny do jego wnętrza. Jest to niejako droga z wnętrza do wnętrza. Obraz jest tutaj tylko komunikacją. Artystka wymyśliła nową technikę tworzenia. Przeszywa kawałki papieru maszyną do szycia. Kreskę zastępuje krawiecki ściek. To nie jedyny autorski pomysł. Tło stanowią wycinki z dużego miasta, z wydarzeń kulturalnych, a na to są nałożone cytaty ludzi, którzy w tych miastach żyją. Ta myśl narodziła się podczas czytania internetowych blogów. Inspiracje tekstami przełożyły się na konkretne dzieło. Artystka ciągle poszukuje. Twórczość jakby nie na zaskakiwaniu polega. Wydaje mi się, że twórczość polega raczej na tym, żeby była zajmującą opowieścią. Ta zajmująca opowieść absolutnie tu się odbywa. Te prace mówią swoją legendę, swój tekst. Wernisaż malarstwa Kamili Szadaj rozpocznie się już za kilkanaście minut w atelier Bolesława Polnara.